Eragon odkrywa, że przy bardziej gwałtownych ruchach paraliżuje go potworny, zwalający z nóg ból. Myślę, że to coś, z czym może się utożsamić wiele osób po trzydziestce, a już na pewno po czterdziestce, cierpiących na szlachetną chorobę zwaną rwą kulszową. I w ten sposób Paolini sprytnym sposobem znacznie rozszerzył swoją grupę docelową, składającą się do tej pory głównie z nastolatków. Dobra, miało nie być heheszków, więc już przestaję. Miała być recenzja The Dragon Prince, czyli Smoczego Księcia. Zwykła, prosta recenzja mająca zachęcić was, żebyście poświęcili serialowi trochę czasu, bo naprawdę warto. Ale potem wkroczył Netflix, cały na biało, ze swoim rodowodem krwi i wywrócił mój plan do góry nogami. Dlaczego? Zaraz wam wytłumaczę. Ale w efekcie teraz zamiast zwykłej recenzji będziemy musieli rozmawiać o poważnych tematach, czego nie lubię, bo jest to trudne i zazwyczaj ktoś się potem czepia albo komuś jest... Przy Przykro. Smocze Książę to animowany serial fantasy opowiadający o przygodach dwóch książąt, którzy odnajdują smocze jajo skradzione elfom przez ludzi i postanawiają odnieść jajo właścicielom. W serialu mamy całą gamę świetnie napisanych ciekawych postaci. Jedną z najfajniejszych, której losy śledziłam z zapartym tchem, była generał Amaya, ciotka głównych bohaterów, w płytowej zbroi, ostrzeżona w krótką, asymetryczną fryzurę, utalentowana wojowniczka, dowodząca najbardziej wysuniętą placówką ludzi na pograniczu, broniąca kraju przed atakami elfów, zdecydowana, błyskawiczna. Podejmująca trudne decyzje i wydająca rozkazy. Twardy wojskowy, równocześnie mająca w sobie mnóstwo miłości dla swoich siostrzeńców, troszcząca się o ich dobro i bezpieczeństwo. To również jedna z pierwszych osób, która wyczuwa niebezpieczeństwo niepostrzeżenie rozwijające się w Królewskiej Radzie. Jest jeszcze jedna istotna cecha, która wyróżnia ją spośród innych bohaterów. Generał Amaya jest osobą niesłyszącą. Komunikuje się za pomocą języka migowego z osobami, które również go znają, a we wszystkich innych sytuacjach korzysta z pomocy swojego adiutanta, który jest tłumaczem języka migowego. I tu przechodzimy do sedna. Jak już się pewnie domyśliliście, będziemy dziś rozmawiać o tym, jak w fantastyce przedstawia się bohaterów z niepełnosprawnościami. Zwykle, kiedy o czymś rozmawiamy, staram się przedstawiać temat w możliwie lekkiej formie. Trochę sobie razem żartujemy, trochę się śmiejemy, czasem martwy kot wstawi nam jakiegoś głupiego mema. Ogólnie zawsze bardzo się cieszę, kiedy mogę poprawić wam humor, a kiedy ktoś napisze w komentarzu, że na przykład za śmiechu opluł klawiaturę, wtedy czuję się dogłębnie usatysfakcjonowana. Dziś chciałabym jednak porozmawiać z wami na poważnie, więc czujcie się uprzedzeni, że tym razem nie będzie tak zwanego heheszkowania. Ale zanim zaczniemy, chciałabym tylko powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z tego, że jest to temat bardzo delikatny, o którym należy mówić z wyczuciem i z szacunkiem. Zrobię co w mojej mocy, żeby nikogo nie urazić, ale jest to temat, o którym rozmawia się rzadko, za rzadko. W związku z tym może się zdarzyć, że czegoś po prostu nie będę wiedzieć, czegoś nie uda mi się właściwie wyrazić, albo użyję niewłaściwego słowa. Gdyby tak się stało, to wybaczcie, bo nie było to moją intencją. Ponieważ starałam się przygotować do tego odcinka najlepiej jak to możliwe, konsultowałam jego treść z osobą ze środowiska osób z niepełnosprawnościami, ale zdaję sobie sprawę, że każdy z nas ma inną wrażliwość, każdy inaczej czuje i każdemu co innego może sprawiać przykrość, więc jeśli coś co powiem sprawi, że poczujecie się niekomfortowo, to serdecznie za to przepraszam. Ponownie staram się ze wszystkich moich czerwiowych sił. Ten odcinek chciałam zrobić już dawno. Przymierzałam się do niego gdzieś w okolicach lata po przeczytaniu, czy też raczej porzuceniu jednej z książek Anety Jadowskiej, ale uznałam, że nie czuję się jeszcze na siłach, żeby poruszać tak poważne kwestie. Dalej nie czuję się na siłach, ale zostałam striggerowana przez tego nieszczęsnego Wiedźmina, więc niech już będzie. Spróbujmy. Wiedźmin Rodowód Krwi wprowadza aż trzy postacie z niepełnosprawnościami obsadzone w ważnych rolach. Pierwszą z nich jest zakarę: czarodziejka grana przez Lizzie Anis. Zarówno czarodziejka, jak i grająca ją aktorka cierpią na porażenie mózgowe. Schorzenie, którego objawami są między innymi chroniczny ból, problemy z chodzeniem i przełykaniem, czy osłabiona siła mięśni. Oczywiście zakres i natężenie objawów mogą się bardzo różnić. Lizzy Anis cierpi na łagodniejszą postać porażenia mózgowego, mimo swojej choroby jest w stanie pracować jako aktorka teatralna i filmowa. Grana przez nią bohaterka Zakare, Zakari w zasadzie <gryw> trudno to wymówić, rzeczywiście ma problemy z poruszaniem się i korzysta z pomocy swojego niebiańskiego bliźniaka Syndrila. Drugą bohaterką jest Fenrik, uczennica jednego z antagonistów czarownika Balora. Fenrik jest osobą niesłyszącą, ze swoim mistrzem komunikuje się językiem migowym. Grają Amy Murray, która jest głucha i na planie korzystała z pomocy tłumacza języka migowego. Trzecią bohaterką jest Meldow, krasnoludka grana przez osobę niskorosłą Franceskę Mills. Celem Meldow jest odnalezienie i zemsta na elfich żołnierzach, którzy zabili jej ukochano. I tu przechodzimy do sedna problemu. Opowiedzenie wam o wszystkich trzech bohaterkach zajęło mi, zajęło mi mniej czasu niż opisanie jednej Amai ze Smączego Księcia. A mówiąc o Rodowodzie Krwi i tak przez większość czasu mówiłam o grających te postacie aktorkach, a nie o samych postaciach. W przypadku Amai, zanim przeszłam do jej niepełnosprawności, mogłam wam opowiedzieć o tym, jaką Amaja jest osobą. Że jest twardą wojowniczką, generałem, która umiejętnościami walki nie ustępuje innym osobom bez, bez niepełnosprawności, a nawet je przewyższa. O tym, jak równocześnie troszczy się o swoich bliskich i ma dla nich dużo czułości, o jej odwadze, gotowości poświęcenia się dla kraju, o jej wyczuciu ludzkich charakterów. Już po paru odcinkach pierwszego sezonu Smoczego Księcia jesteśmy w stanie naprawdę dużo o Amai powiedzieć. A przypominam Wam, że jeden odcinek ma 20 minut. O Amai spokojnie dałoby się zrobić cały odcinek na YouTube. Jej niepełnosprawność nie jest cechą, która, która ją definiuje jest jedną z cech. Nadaje jej głębie, odróżnia ją od innych bohaterów, pozwala zbudować wokół niej ciekawą historię, ale Amaya nie sprowadza się do swojej niepełnosprawności. W przypadku bohaterek Wiedźmi Narodowodu Krwi jest wręcz odwrotnie. W zasadzie jedyne co wiemy o tych postaciach to ich niepełnosprawność. Oczywiście gdzieś tam jest w dwóch słowach streszczona historia życia Zakare, jak to urodziła się w małej wiosce z Drillem jako niebieskim, niebieskim, niebiańskim bliźniakiem i że nie podobały jej się jego magiczne eksperymenty. Ale jest to zrobione tak pobieżnie i nieinteresująco, tak bardzo w tle, że jest to bohaterka w zasadzie niezapamiętywalna dla widza. Ot jakaś tam dziewczyna, która uzdrowiła bohaterów na bagnach. Liczne krytyczne recenzje pokazują, że większość oglądających nawet nie pamięta jej imienia, więc nie zdziwiłabym się, gdyby wielu widzom umknęła nawet jej niepełnosprawność. W przypadku uczennicy Maga jest jeszcze gorzej. Nie znamy nic z jej historii życia. Jej osobowość jest nieinteresująca. W zasadzie byłam przekonana, że jest statystką do momentu, gdy. Uwaga, spoiler! Gdyby ktoś jeszcze wciąż chciał obejrzeć widzmi narodowód krwi! Do momentu, gdy okazało się, że jej mistrz musi ją zabić, żeby otrzymać magię chaosu. Naprawdę, naprawdę nie umiem powiedzieć o tych dwóch bohaterkach nic więcej. Dzięki Bogu przynajmniej Krasnoludka dostała jakąś osobowość, i aktorce udało się tę postać jakoś obronić za pomocą swojej dobrej gry aktorskiej. Tak więc mamy trzy niepełnosprawne aktorki, o których Netflixowi nie udało się powiedzieć nic ciekawego w czterech odcinkach trwających godzinę każdy. Uwaga, chcę coś powiedzieć i chcę, żeby to wybrzmiało. Uważam, że to fantastycznie, że przemysł filmowy zaczyna zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami. To fantastycznie, że kreuje się takich bohaterów, bo po pierwsze, świat, w którym żyjemy jest różnorodny i to w bardzo wielu aspektach. I mądre, podkreślam, mądre pokazywanie tego na ekranie, czy w książkach, czy w grach, to jest bardzo fajna sprawa i bardzo ważna sprawa. Po drugie, bohater, który zmaga się z chorobą, niepełnosprawnością, czy. Podobnym problemem może być kamieniem węgielnym do stworzenia szalenie ciekawej, ciekawej historii. W dalszej części tego odcinka podamy sobie parę przykładów dzieł, w których zostało to świetnie zrobione. Ale, jak mówiłam, taki bohater musi być przedstawiony mądrze i z wyczuciem. W moim odczuciu Netflix tego mądrze nie zrobił. W moim odczuciu Netflix niejako wykorzystuje wizerunek osób niepełnosprawnych, żeby nabić sobie trochę punktów popularności i inkluzywności. Jest to zachowanie godne pożałowania. Czy mimo to może z tego wyniknąć coś dobrego? Tak, ale znacznie mniej niż mogłoby. Dlatego tym bardziej szkoda, że szansa stworzenia naprawdę mocnych, ciekawych postaci została niewykorzystana. Bronimy dalej w ten las frustracji, tym razem przeniesiemy się w bardziej książkowe rejony i tutaj wróci historia książki, którą czytałam w lecie i która jako pierwsza sprawiła, że miałam ochotę chwycić za kamerę i nagrać coś na temat osób z niepełnosprawnościami w fantastyce. Mam wrażenie, że jeśli już spotykamy się w fantastyce z takimi osobami, co dzieje się raczej rzadko, to mamy do czynienia z dwoma typami bohaterów: mogę wszystko i cudowne ozdrowienie. Zaraz wyjaśnię Wam o co chodzi na konkretnych przykładach. Pierwszy typ czyli mogę wszystko. Ja rozumiem, że autorzy chcą pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami mogą pokonywać trudności, jakie stawia na ich drodze los i spełniać swoje marzenia. I to jest oczywiście super. Problem polega na tym, że pokazują to w sposób, który moim zdaniem zamiast inspirować i podnosić na duchu rodzi frustrację. Otóż tacy bohaterowie zazwyczaj są w stanie przełamać słabości swojego ciała i spełniać marzenia wyłącznie dlatego, że albo ich rodzina, albo oni są super bogaci, więc mogą dostosowywać swoje otoczenie i swoją pracę marzeń do swoich wymagań, niezależnie od kosztów. I często zmiany, których dokonują są gigantyczne, zupełnie poza zasięgiem zwykłego człowieka takiego jak wy czy ja. Jeśli nie są bogaci, to dla odmiany mają rodziców, którzy są tak ekstremalnie zaradni, że poświęcają całe swoje życie temu, by ich dziecko mogło spełniać marzenia. Rzucają pracę, znajdują sponsorów, zakładają fundacje, które już wkrótce, którymi funda, tymi to fundacjami już wkrótce interesują się największe krajowe media. Wyjeżdżają z dzieckiem do Stanów Zjednoczonych, gdzie w specjalnych ośrodkach edukacyjnych nabywają te dzieci niezbędne umiejętności. Tacy książkowi rodzice zrobią wszystko, by osiągnąć cel, poświęcając na to swoje życie. Albo sami ci bohaterowie z niepełnosprawnością są super utalentowanymi geniuszami, informatykami i elektronikami w jednym i w garażu tworzą sobie na przykład super protezę ręki albo odpowiednie urządzenie mające kompensować ich trudności i w efekcie stają się często sprawniejsi niż osoby w pełni sprawne. Zobaczmy sobie na przykład Aleksa, chłopaka z paraplegią, czyli porażeniem dwukończynowym z książki Anety Jadowskiej Dziewczyna z dzielnicy cudów, którą zaczęłam czytać w lecie, ale się poirytowałam i ją porzuciłam w okolicy czwartego rozdziału. Alex porusza się na wózku inwalidzkim. Pokażę wam teraz cytat, w którym, z którego potem postaram się wydestylować, o co mi chodzi. W garażu unosił się zapach rozgrzanego metalu. Alex wciąż pracował palnikiem nad ramą motocykla, który budował na zamówienie. Jego potężne bicepsy połyskiwały od metalicznego pyłu i smaru, kiedy podciągał złom wiszący na łańcuchach, tak by mieć swobodny dostęp do drugiej strony. Przetoczył swój wózek inwalidzki z głuchym zgrzytem roztrącanych na podłodze części i narzędzi. Jego twarz przybrała wyraz, który zdążyłam już doskonale poznać. Mierzył się z materią i ignorował jej opór. Tak samo bagatelizował opór własnego ciała. Nic nie mogło go powstrzymać, nawet roztrzaskany kręgosłup. Aleks nie był stary. Poznałam go dokładnie dziewięć lat temu, jako krzepkiego czterdziestolatka proszącego się o guza tak wytrwale, że go znalazł. Dał się wynająć doże wilk, kiedy szukała sojuszników do odbicia mnie z łap ojca. Alex, bo tak się nazywało to wielkie, połamane chłopisko, nigdy nie będzie chodził. Ernst złamał go na pół o kolano, miażdżąc mu kręgi lędźwiowe, a potem wyrzucił go przez okno. Alex nie roztkliwiał się przesadnie nad tym, że został przykuty do wózka. To jeden z tych facetów o twardym rdzeniu i krystalicznie jasnym światopoglądzie, który potrafił stwierdzić, że gdyby nie połamał nóg, nigdy by na nich nie stanął. I naprawdę w to wierzył. Wjechaliśmy windą na piętro. Aleks mieszkał nad warsztatem. Cały budynek dostosował do swoich potrzeb. Aż dziw jaki sprawny mózg kryła ta poobijana w setkach barowych burt głowa. Wjechaliśmy na piętro windą. Cały budynek dostosował do swoich potrzeb. Czaicie o co mi chodzi? Facet musi być mega nadziany. Kupił sobie wielką halę, w której może robić customowe motocykle i do tego pięterko mieszkalne u góry. I do tego miał hajs, żeby przystosować cały budynek do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. I zapłacił komuś, żeby mu zamontował te całe łańcuchy, na których niby podnosi w powietrze motocykle, żeby je potem obrabiać. Już pomijam fakt, że to podnoszenie ich na łańcuchu jest totalnie bez sensu, bo przecież takich motocykli nie da się ustabilizować i cały czas by mu się majtały przy pracy i obkręcały z lewa na prawo i z powrotem. I ja rozumiem, że to niby ma być cool koncept te łańcuchy, ale jest tak udziwniony, że dla mnie już nie jest cool. Wygląda, jakby autorka widziała kiedyś żuraw warsztatowy, ale tak szczerze mówiąc to tylko z daleka. Już pomijam, że ten łańcuch musi być doczepiony do jakiegoś wielkiego kabestanu, albo musi być z silnikiem, żeby osoba siedząca na wózku mogła ten motocykl podciągnąć do góry. Wiecie, jak ostatni raz siedziałam na motocyklu jako pasażerka, oczywiście, bo nie umiem jeździć na motocyklu, to to był taki motocykl, który ważył ponad 250 kg. I to nie jest aż tak mało. Po drugie, dostanie się do motocykla, w sensie na przykład od dołu motocykla, to nie jest chyba jedyna rzecz, którą się przy tych motocyklach robi. Nawet ja to wiem, mimo że nie znam się na motoryzacji. Wiecie, tam jest dużo naprawdę ciężkich części, które trzeba wymontować, przekładać, a potem montować z powrotem. I czy do tego ten pan też ma łańcuchy? No i do tego jeszcze ten motocykl trzeba czasem, no wiecie, postawić i odpalić, i przejechać się na nim i potem przetestować, czy wszystko działa jak należy. I ponownie łańcuchy mogą nam do tego celu nie wystarczyć. I pewnie da się wszystko ogarnąć. Człowiek na wózku jak najbardziej może spełniać marzenia i robić customowe motocykle, ale tu nikt nie wspomniał o tych problemach. Mam wrażenie, że autorka nie stara się zaprojektować jakiegoś realistycznego sposobu, w jaki Alex niech już nawet będzie bogaty, trudno, w jaki mógłby pokonać trudności wynikające z jego stanu zdrowia. Rzuca zdania o tych nieszczęsnych łańcuchach, żeby niejako zamydlić nam oczy, oczywiście, nie mówię że celowo. No wiecie, jeździł na wózku ale coś tam sobie wykombinował, ma jakieś łańcuchy i teraz Alex może robić super motocykle. Czemu, pytam, czemu Alex nie ma zatrudnionego jakiegoś niezbyt bystrego, silnorękiego kolesia, który robi to, co mu się każe i przenosi rzeczy z miejsca na miejsce? Wiecie, naprawdę można prawie wszystko. Jest na przykład taki fotograf Ahmad Zulkarnain, który urodził się bez rąk i bez nóg, ale mimo to fotografuje i to na dodatek zawodowo. Ale ma wynikające z tego problemy, i przełamuje je albo sam, a czasem z pomocą przyjaciół. I to jest ważny element, droga, którą taka osoba pokonuje, by dotrzeć tam, gdzie jest. A nie wstawmy osobę z niepełnosprawnością do historii, bo tak, rzućmy jakieś zdanie o tym, że sobie poradziła, bo ma żelazną wolę i styknie. To dałoby o wiele bardziej realistyczne wrażenie. A tak, to Alex jest dla mnie mniej więcej tak samo realistyczny, jak czerwony kapturek. Ale wiecie, on ma silną wolę, więc nie musi się niczym przejmować, bo silna wola wystarczy, żeby móc robić wszystko. Problem z typem mogę wszystko polega na tym, że wciskamy ludziom, że mogą robić co chcą, niezależnie od swojej sytuacji, a to nie zawsze jest prawda. To jest prawda tylko dla osób uprzywilejowanych przez los. Człowiek na wózku, który jest w trudnej sytuacji finansowej, nie będzie składał customowych motocykli, bo nie będzie go stać ani na hale z mieszkaniem u góry, ani na konieczne przeróbki. I to wolna ilość silnej woli nie wystarczy, żeby mógł spełniać, spełnić takie marzenie. Na litość boską wiele osób na wózku w ogóle nie może robić w życiu nic, co wymaga wyjścia z domu, bo mieszkają na szóstym piętrze, a w ich bloku nie ma windy. Dla takich osób nawet konieczna wizyta u lekarza zmienia się w prawdziwą wyprawę. A nie każdego stać na to, żeby przeprowadzić się do miejsca dostosowanego do swojej choroby. I to raz. A po drugie, czasem ktoś może być tak chory, czy to fizycznie, czy psychicznie, że nie ma dość siły, żeby spełniać swoje marzenia. I taki komunikat, mam na myśli ten, który mówi: Ten bohater spełniał swoje marzenia, bo miał silną wolę, takiemu komuś dokopuje. Mówi: to Twoja wina, że nie dajesz rady. Powinieneś być silniejszy. Gdybyś był, robiłbyś teraz coś fajnego, a Ty tylko siedzisz, cierpisz i zazdrościsz innym ludziom. Mam w swojej rodzinie osoby, które chorują przewlekle na różne choroby w poważnym stadium zaawansowania. I powiem wam, że kiedy jesteś tak chory, że masz problem, żeby pójść i zrobić zakupy, to kiedy czytasz o tym, że wystarczy trochę silnej woli, żeby spełniać swoje marzenia i mieć przygody, ale równocześnie ktoś pokazuje nam typa, który swoje problemy zasypał pieniędzmi, to takie obrazowanie może prowadzić na przykład do depresji. A jak nie do depresji, to do obniżonego nastroju. Jak mówiłam, porzuciłam książkę pani Jadowskiej, bo jakoś wyjątkowo mi nie siadła, więc może ten pomysł w dalszej części książki jakoś się broni, może jest jakoś bardziej i bardziej sensownie opisany, nie wiem, ale ta scena jest moim zdaniem niestety wyjątkowo słaba. Nie zarzucam oczywiście autorce żadnych złych intencji. To super, że stara się przedstawić różnorodnych bohaterów. Uważam po prostu, że temat został przez nią potraktowany za płytko i zabrakło troszkę wyczucia. Oczywiście każdy z nas ma inną wrażliwość. Co innego nas dołuje, co innego nas motywuje, więc może ktoś przeczyta tę scenę i uzna, że jest super. Mówię tu tylko o moich odczuciach. Napiszcie mi koniecznie, czy. Jakie są Wasze odczucia, co Wy sobie myślicie, czytając ten fragment? Czy to znaczy, że nie należy pokazywać w książkach i filmach osób z niepełnosprawnościami, którym udaje się spełniać marzenia? Tak, wiecie, na wszelki wypadek, żeby nikogo nie dołować? Oczywiście, że nie. Jest to jak najbardziej wartościowy komunikat, jeśli zrobi się go z głową, z wrażliwością na drugiego człowieka, delikatnie. Naprawdę nudny jest facet na wózku, który jest tak bogaty, że służba nosi go w lektyce. Dużo ciekawszy jest ktoś, kto swoje problemy musi naprawdę przezwyciężyć. Albo potrafi dopasować to, co robi w życiu do tego, co może, jak Stevie Wonder, który zajął się muzyką. No wiecie, nie mógłby na przykład zostać pilotem myśliwca, nawet gdyby bardzo chciał, ale za to został słynnym muzykiem, który stworzył piękne dzieła. Fajnie takie przezwyciężanie problemów jest pokazane w Archiwum Burzowego Światła, gdzie wszyscy świetliści rycerze to osoby, które uważają się za jakiś, w jakiś sposób uszkodzone. Każdy z nich zmaga się z poważnym problemem. Od dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości, przez padaczkę, depresję, PTSD aż po uzależnienie od narkotyków. Mimo, że bohaterowie zyskują dostęp do uzdrawiającej mocy burzowego światła, ich problemy nie znikają nagle od tak. Przez wiele tomów zmagają się ze swoimi problemami, mają w tym zakresie wzloty i upadki, czasem potrzebują pomocy innych, by ruszyć dalej, ale się nie poddają, choć czasem są temu bliscy i idą naprzód krok za krokiem. Nawet jeśli są to takie bardzo małe kroki, a ich przyjaciele bardzo pięknie próbują ich przekonać, że to, że mają swoje problemy, nie znaczy, że nie są w pełni wartościowymi ludźmi. Takie zmagania są dla mnie dużo realniejsze. Możemy się z nimi identyfikować, bo prawdziwe pokonywanie choroby czy trudności nie jest łatwe. To codzienna walka, w której raz wygrywamy, a raz przegrywamy. A niepełnosprawność niesie za sobą swoje własne wyzwania. Trzeba nauczyć się z nią żyć, zaakceptować siebie takim, jakim się jest często po drodze pokonując depresję i niską samoocenę, czy też odrzucenie ze strony społeczeństwa. A jeśli już nasz bohater musi być bogaty, bo dajmy na to, pochodzi ze szlachetnego rodu? Wszystko da się zrobić, ale trzeba się zastanowić, jak to przedstawić, żeby taka postać nie była pozbawiona głębi. Świetnie zrobiona pod tym względem była na przykład filmowa Gra o Tron. Mamy Tyriona Lannistera, który owszem jest bogaty, więc teoretycznie może robić co chce, ale z punktu widzenia świata, w którym żyje, osoba z niepełnosprawnością jest niemal przeklęta. Dlatego walka Tyriona toczy się na innym poziomie niż przystosowanie miejsca do swojej niepełnosprawności. Tyrion walczy o akceptację przez rodzinę obcych kobiety i również jest to bardzo długa droga i trudno jednoznacznie stwierdzić czy mu się to udało. Również Bran jest niezłym przykładem. Pieniądze i wpływy rodziny pozwalają mu uzyskać wiele udogodnień, dzięki którym może się przemieszczać, ale i tak, żeby spotkać trójoką wronę po ucieczce z rodzinnego zamku, nie może korzystać z większości z nich. Jego walka o osiągnięcie celu jest naprawdę trudna i jest walką jego i ludzi, którzy z nim idą. Kolejny typ, czyli cudowne ozdrowienie. Również zazwyczaj bardzo mnie irytuje. Ja wiem, że to jest super cool, kiedy nasz ranny albo poważnie chory bohater nagle z pomocą magii wraca do zdrowia, odrastają mu kończyny, odzyskuje władzę nad ciałem i inne takie, dzięki czemu może dokonywać wspaniałych czynów. Ja wiem, że wszyscy kochamy szczęśliwe zakończenia, a ja najbardziej, <laughs> ale zaraz wam wytłumaczę, dlaczego. Nie bardzo mi to pasuje, mimo że, jak mówiłam, jestem miłośniczką szczęśliwych zakończeń. Eragon sztandarowym przykładem. Będzie spoiler, jakby ktoś nie czytał. Na końcu pierwszego tomu, Eragon zostaje raniony w plecy w walce z cieniem. Magą pozornie udaje się go uleczyć, choć na plecach zostaje mu wielka blizna, ale wkrótce okazuje się, że problem sięga głębiej. Dosłownie. Eragon odkrywa, że przy bardziej gwałtownych ruchach paraliżuje go potworny, zwalający z nóg ból. Myślę, że to coś, z czym może się utożsamić wiele osób po 30, a już na pewno po 40, cierpiących na szlachetną chorobę zwaną rwą kulszową. I w ten sposób Paolini sprytnym sposobem znacznie rozszerzył swoją grupę docelową, składającą się do tej pory głównie z nastolatków. Dobra miała nie być Heszków, więc już przestaje. Aha, czasem Eragon jeszcze traci przytomność z bólu. No i tragedia, bo w końcu jest smoczym jeźdźcem. Jak ma zbawić świat, walczyć i zabić tyrana, skoro dostaje ataków jak tylko szybciej sięgnie po szczoteczkę do zębów? Muszę przyznać, że pozbawienie na pełnej sprawności to był bardzo ciekawy twist w książce. Bardzo pogłębił rys psychologiczny Eragona, który od tego czasu musi się borykać z poczuciem, że jest gorszy od innych, gorszy od siebie sprzed wypadku, a już zwłaszcza gorszy od elfów, z których wiele na pewno lepiej nadawałoby się na jeźdźca od niego. Z trudem radzi też sobie z tym, że jest osobą publiczną, ma być liderem i w związku z tym powinien ukrywać swoją słabość. Co więcej, niektóre osoby, które już wcześniej nie były jego sympatykami, faktycznie myślą, że przez swoją ułomność jest gorszy od innych. Byłam bardzo ciekawa, w jaki sposób autor rozwiąże ten problem i w jaki sposób Eragon przekroczy swoją słabość i koniec końców pokona galbatoryksa. I rozwiązanie okazało się mega słabe. Otóż Elfy dochodzą do wniosku, że faktycznie trochę lipa, że ich jeździec nie do końca działa. Do tego jako człowiek jest słaby i wolno uczy się tego, co elfy łapią bardzo szybko, bo pochodzi z takiej po prostu słabszej rasy. Szczerze mówiąc, jedyną osobą, która wierzy, że Aragon może osiągnąć swój cel mimo blizny na plecach i mimo bólu, jest jego mistrz Oromis, który sam został okaleczony w czasie walki ze zdradzieckimi jeźdźcami i stracił władzę nad magią. No, ale inne elfy uznały, że trzeba coś zrobić z tym eragonowym niewygodnym problemem, więc zrobiły magiczny rytuał i upgrade'owały eragona do jego półelfiej formy, na którą normalnie czekałby lata, i przy okazji uleczyły mu plecy. Teraz eragon już nie ma kompleksów, bo stał się nową, ulepszoną wersją siebie. Dostał w prezencie super umiejętności, błyskawicznie się uczy, może dotknąć palcami ziemi w skłonie, ma super wyczulone zmysły itd. itd. Koniec i kropka. Gdybyście się zastanawiali, jak tymczasowe kalectwo, które trwało chyba ponad pół roku, może nawet więcej, jak wpłynęło na jego psychikę w dalszej części tetralogii, no to nie wpływa słabe, słabe fabularnie. Nie mówiąc już o tym, że jeśli sami mamy jakieś poważniejsze problemy zdrowotne, to istnieje szansa, że w tym momencie mamy ochotę cisnąć książką o ściany. Bo jeśli wiemy, że sami nigdy nie będziemy do końca zdrowi, to kiedy napotykamy w kolejnej książce na cudowne ozdrowienie, no, nie wiem, to się po prostu wydaje takie mocno naiwne i daje mało satysfakcji, a może wzbudzać frustrację. Chociaż, jak mówiłam wielokrotnie już w tym odcinku, każdy jest inny, więc może część osób takie marzenia poprawiają humor. Jeśli tak, to w porządku. Zresztą nie w tym rzecz, żeby każda książka była taka sama. Chodzi o to, żeby raz było tak, a raz inaczej. Zresztą. Bohater z niepełnosprawnością wcale nie oznacza, że nie da się sprawić, by aktywnie brał udział w obfitujących wydarzenia i niebezpieczeństwa przygodach. Najlepszy przykład to jeden z moich ulubionych bohaterów fantazy, czyli Raistlin Majere. Raistlin od urodzenia był chorowity i znacznie słabszy od swojego zdrowego bliźniaka. Do tego próba w wieży wielkiej magii do końca strzaskała jego zdrowie. Od tego czasu był naprawdę, naprawdę słaby, miał problemy z dłuższą wędrówką czy podróżą, wymagał ciągł, ciągłego wsparcia i opieki brata. Do tego ciągle kaszlał i pluł krwią. I jeśli ktoś myśli, że przewlekła choroba płuc to nie jest niepełnosprawność, to niech pomyśli jeszcze raz. Nie mówiąc już o przeklętych oczach, które w czasie próby dali mu magowie, które sprawiały, że wszystko, na co Raistlin spojrzał, zdawało się starzeć i umierać. Wiecie, trochę jak w dowcipie o garbatym i wampirze, tylko że z depresją. Masz depresję? Nie? No to masz. Co chyba podchodzi pod znęcanie się, jakby się nad tym zastanawiać. W sensie to, że dali mu te oczy i w ogóle. Można by powiedzieć... Bohater, który nie jest w stanie walczyć, podróżować, ani nawet być cicho przez dłuższą chwilę, bo nie może powstrzymać się od kaszlu, to nie najlepszy materiał na bohatera i to jeszcze powieści, która opiera się na epickich questach i ciągłych walkach o losy świata z najróżniejszymi siłami zła. Mimo to, uwaga, znowu spoilery, autorom nie tylko się to udaje, ale Raistlin jest jedną z najpotężniejszych istot na świecie i koniec końców prawie zostaje Bogiem. Ale nie dlatego, że jest bogaty, Patrz pierwszy typ bohatera, albo ma wpływowych rodziców. Wszystko zawdzięcza swojej ciężkiej pracy, uporowi, tysiącom nocy poświęconych na naukę, latom cierpienia i znoszenia bólu, który hartował jego duszę i umysł tak, że nikt inny nie mógł się z nim równać. Rajstlin, pomijając okres, w którym na jakiś czas cofnął się w czasie, nigdy nie odzyskuje zdrowia. Jego choroba jest częścią jego istoty. A nawet kiedy cofa się w czasie i znajduje się w ciele nieważne, takiego innego MAGA, przeżyte cierpienia znaczą całe jego jestestwo. Ciągle myśli o tym, jak jego oryginalne ciało jest chore i porównuje to z tymczasowe, sprawne ciało i to, co jest w stanie z nim zrobić, do ciała, które posiadał wcześniej i zastanawia się nad tym, jaki ma to wpływ na jego psychikę i działania. Drugim przykładem słabo przeprowadzonego cudownego ozdrowienia jest Ahaja. Ahaja w tomie bodajże drugim w pojedynku traci dłoń. Znowu czytając to pomyślałam sobie, o kurcze, ale ciekawe. I co teraz? W końcu, Ahaja jest wojowniczką? Czyżby miała okazać się największym na świecie szernierzem natchnionym, tak wielkim i utalentowanym, że nawet walcząc jedną ręką będzie w stanie pokonać Wiriona i Nolana? Ale jak możecie się spodziewać, nie. Na początku nic nie zwiastuje rozczarowania. Aha, ja dostaje fajną protezę z ukrytą w środku bronią, ale w życiu codziennym musi sobie radzić jedną ręką. W związku z tym ma problemy z czynnościami dnia codziennego, z ubieraniem się i tak dalej i musi prosić o pomoc swoje przyjaciółki. W tym czasie trochę walczy, jakoś sobie radzi, ale nie ma jakiegoś szczególnego nacisku położonego na to, że na przykład uczy się specjalnego stylu walki, żeby lepiej walczyć jedną ręką czy coś w tym stylu. A potem Bada dum, zdaje się w tym samym tomie, a Haya zostaje magicznie zmieniona w człowieka-kota, a jej ręka zostaje uleczona. No kurcze, blady. O ile ciekawiej sytuacja wygląda w przypadku jak wytresować smoka, gdzie czkawka, który traci nogę w walce o wioskę, nigdy jej nie odzyskuje. Ale to nie szkodzi. Jego ukochany smok nie ma połowy ogona, on nie ma nogi, oboje uczą się sobie z tym radzić razem. Chłopak godzi się z tym, że się zmienił. Z pomocą Kowala robią mu protezę, dzięki której może jeszcze lepiej latać ze swoim szczerbatkiem. To jest przełamywanie niepełnosprawności. Uczenie się jak z nią żyć. W Ahai mam wrażenie, że ta utracona ręka przeszkadza autorowi, który chce się jej jak najszybciej pozbyć. Rozwiązanie z jak wytresować smoka jest o niebo bardziej wartościowe niż to z AHAI, nie mówiąc już o pięknym przesłaniu, które pokazujemy dzieciom oraz dorosłym, że jesteśmy różni, ale wszyscy jesteśmy fajni i mimo niepełnosprawności możemy dalej prowadzić fajne życie. Że nie uleczy nas, co prawda, magia, ale możemy dać sobie radę z tym, co mamy. A to jest bardzo ważne dla osób z niepełnosprawnościami. Ważna jest akceptacja siebie, akceptacja swoich ograniczeń i pogodzenie się z nimi. Oczywiście nie mówię, że bohater. Absolutnie nigdy nie może zostać wyleczony. Być może nawet niektóre osoby uznają to za podnoszące na duchu albo inspirujące, ale z tego co rozumiem, czytając wypowiedzi osób z niepełnosprawnościami i śledząc ich kanały na YouTube, często może być dla nich ważne to, by bohater nauczył się jak akceptować siebie takim, jakim jest, nawet jeśli później nastąpi ta magiczna przemiana czy cudowne wyleczenie. Chodzi mi o to, żeby to nie było tak, że autorzy tworzą bohaterów z niepełnosprawnością tylko po to, żeby jak najszybciej się tej niepełnosprawności pozbyć. Jeśli to uzdrowienie ma się zdarzyć, niech pogłębi historię i psychologię bohatera, a nie ją spłyca. Ustrojenie to rozwiązanie łatwe, wygodne, ale nie zawsze najciekawsze, a może być frustrujące dla wielu odbiorców, więc może nie jest to po prostu rozwiązanie najlepsze w niektórych sytuacjach. Czy to wszystko oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami nie powinny pojawiać się w książkach i filmach? Oczywiście, że nie. Jak najbardziej jestem za tym, by było ich jak najwięcej. Niech każdy czuje się reprezentowany w sztuce, zwłaszcza, że taki bohater może naprawdę wzbogacić historię. Chodzi mi tylko o to, żeby, jeśli już chcemy stworzyć takiego bohatera, pochylić się nad tym zagadnieniem. Żeby nie było to odhaczanie z listy. Osoba z niepełnosprawnością, członek mniejszości, osoba o innym kolorze skóry. Chodzi o to, żeby zastanowić się, jak kogoś takiego przedstawić. Być może skonsultować się z kimś, kto żyje na co dzień z danym schorzeniem, albo poprosić o opinię fundacji zajmującą się daną chorobą. Tak samo zresztą, jak staramy się zrobić research i zrozumieć dowolną inną osobę, dowolnego innego bohatera, którego chcemy przedstawić w książce. Jeśli piszemy książkę o policjancie, to robimy porządny research na temat pracy w policji, więc nie jest to nic innego. Postarajmy się sprawić, by niepełnosprawność postaci grała ciekawą i istotną rolę, a nie natychmiast ją porzucić jako coś niewygodnego, albo zasypać ją pieniędzmi naszego głównego bohatera. Pamiętajmy, że niepełnosprawność jest cechą tych bohaterów, więc jak wszystkie inne cechy, które dajemy naszym postaciom, powinna czemuś w fabule służyć. Oraz pamiętajmy, o czym wielokrotnie mówiła wspaniała, niewidoma YouTuberka Molly Berg, której kanał serdecznie wszystkim polecam, bo jest naprawdę bardzo ciekawy, więc podlinkuję go wam w opisie filmu, że niepełnosprawność nie definiuje osoby z niepełnosprawnością. Jest jej cechą. Ale tylko jedną z wielu cech. Mówiąc inaczej, osoba na przykład niewidoma nie jest tylko osobą niewidomą, jest osobą, która ma mnóstwo różnych cech jak każdy z nas: mnóstwo wad, zalet, umiejętności, swoich małych dziwactw, lęków, problemów, marzeń. Pięknie widać to właśnie w smoczym księciu, gdzie Amaya jest pokazana przede wszystkim jako żywa, czująca kobieta, a fatalnie w Wiedźminie Rodowodzie krwi, w którym ewidentnie postawiono na ilość, a nie na jakość chlubnym, nieanimowanym przykładem produkcji Netflixa jest za to serial Daredevil. Główny bohater, Matt Murdock, jako mały chłopiec uratował starszego przechodnia przed wypadkiem samochodowym. Niestety, ponieważ według wielkich zasad rządzących wszechświatem, każdy dobry uczynek zostanie ukarany, sam ulega wypadkowi i traci wzrok. Mimo to Matt nie przyswaja sobie owej wielkiej zasady i kiedy dorasta zaczyna popełniać kolejne dobre uczynki, tym razem na pełen etat, czyli walczy ze złem trawiącym Nowy Jork. Jak to możliwe, że Osoba niewidoma jest w stanie ścigać przestępców i walczyć wręcz? Otóż, kiedy mat stracił wzrok, jego pozostałe zmysły wyostrzyły się tak bardzo, że jest w stanie wyczuć zapach i usłyszeć odgłos kroków człowieka, znajdującego się trzy piętra niżej. Nerealistyczne powiecie, Pewnie tak, ale to film o superbohaterach, więc mieści się to w konwencji. No bo czym to się różni pod kątem poziomu niezwykłości od pierwszego Petera Parkera, który wystrzeliwywał pajęczyny z nadgarstków i przyklejał się do ściany palcami? Supermoc to supermoc. W tym przypadku jest to niemalże magiczna echolokacja. W takiej sytuacji, gdy supermoce bohatera sprawiają, że niemalże widzi wszystko dookoła, łatwo byłoby zmienić opowieść o niewidomym prawniku w serial o zwykłym superbohaterze w okularach przeciwsłonecznych i z białą laską, ale nie stało się tak w tym przypadku. Serial podkreśla, że to właśnie słuch jest istotnym sposobem, w jaki Matt zbiera informacje, orientuje się w świecie albo śledzi podejrzane osoby. Warstwa dźwiękowa staje się więc istotnym elementem wrażeń filmowych, kiedy razem z Daredevilem słuchamy dźwięku bicia serca rozmówcy i oceniamy, czy mówi prawdę, czy kłamie. Czasem Matt wykorzystuje swoją niepełnosprawność jako przewagę, na przykład gasząc światło w pomieszczeniu przed walką. Do tego, pomimo faktu, że jest superbohaterem, po pierwsze wcale nie jest zbyt potężny. Na przestrzeni serialu ma swoje upadki. Raz wygrywa, raz przegrywa, czasem ledwo uchodzi z życiem, co stanowi przyjemny kontrast z filmem Daredevil, gdzie Matt był grany przez Bena Afflecka. Tam Daredevil był praktycznie niepokonany i z łatwością radził sobie z wszystkimi przeciwnikami, co było co prawda przyjemne do oglądania, ale równocześnie pozbawiało go głębi. Po drugie, dobra orientacja w terenie nie rozwiązuje magicznie wszystkich problemów związanych z niepełnosprawnością Daredevila. W serialu widzimy interakcję Mata z widzącymi. Jak często nie wiedzą, jak się zachować w jego towarzystwie, jakie słowa są właściwe, czym zastąpić, dajmy na to, gest wyciągnięcia ręki na powitanie, której przecież Mat nie może zobaczyć. Serial porusza też problematykę akceptowania siebie pomimo niepełnosprawności. Zapytany o swoją utratę wzroku, Matt opowiada, jak na terapii podkreślane jest to, jakie to ważne, właśnie, żeby siebie zaakceptować. W w swojej nowej formie, czyli siebie z niepełnosprawnością, ale on wciąż oddałby wszystko, by jeszcze raz zobaczyć niebo. I teraz, czy osoba z niepełnosprawnością zawsze musi grać pierwsze skrzypce? Czy nie może być po prostu elementem tła, tak jak każda inna postać? Pewnie, że może, jeśli zrobimy to z głową, ale jeśli wciągamy ją głębiej w fabułę, albo czynimy głównym bohaterem, to tym bardziej ważne, żeby się nad tym problemem starannie pochylić. Oczywiście są też wyjątki od reguły. Jeśli w danym świecie istnieje superleczenie dostępne dla każdego, a na dodatek można wskrzeszać zmarłych, to wiadomo, że nasz odbiór będzie inny. Działa to wtedy trochę jak science fiction, gdzie bohaterowie zawsze mają zarąbiste cybernetyczne wszczepy i protezy. Wiecie, tak dobrze, że czynią ich nad ludźmi, więc utrata ręki nikogo tam nie wzrusza, no bo po prostu zamiast tej ręki będą mieć lepszą protezę, a my czytelnicy również patrzymy na to wtedy przez inną soczewkę. W takim świecie niepełnosprawność zdefiniowana będzie inaczej. Zamiast utraty nogi, którą można zastąpić magiczną protezą, poważnym problemem będzie na przykład, sytuacja, w której ktoś obłoży nas klątwą, która sprawi, że nie będziemy odczuwać żadnych emocji. Czy jak w cyberpunku 2020 będziemy tracić człowieczeństwo wraz z kolejnymi wszczepami? Jestem bardzo ciekawa, jak wy postrzegacie te sprawy, zwłaszcza jeśli ktoś z was jest osobą z niepełnosprawnością albo boryka się z chorobą. Czy czujecie się reprezentowani w książkach? Czy uważacie, że tacy bohaterowie są przedstawiani realistycznie? Drażnią Was cudowne ozdrowienia, czy może wręcz przeci przeciwnie, może Wam akurat poprawiają humor? I co sądzicie o sytuacjach, kiedy bohater spełnia marzenia samą siłą woli? A może znacie jakieś książki, filmy, gry, w których Waszym zdaniem osoby z niepełnosprawnością zostały przedstawione w sposób wgniatający w fotel, także zapamiętaliście ich na długo? Jeśli tak, to koniecznie napiszcie o tym dwa słowa w komentarzach. Zapraszam Was do dyskusji, ale proszę, postarajmy się wszyscy pisać taktownie. Bądźmy dla siebie mili, bo nigdy nie wiemy, kiedy nasze słowa mogą komuś sprawić przykrość, a nie o to przecież chodzi. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeśli chcecie wspierać powstawanie tego kanału i kolejnych odcinków na różne ciekawe tematy, to możecie to zrobić klikając w link do mojego Patronite'a, który znajduje się w opisie pod filmem. A jeśli nie, to możecie udostępnić ten film, zostawić lajka albo napisać komentarz, to również zawsze bardzo pomaga i jestem Wam za to bardzo wdzięczna. Zapraszam Was też na mojego Discorda. Link do niego również możecie znaleźć, możecie znaleźć w opisie pod filmem. Już tyle mówiłam, że już po prostu nie mam, nie jestem w stanie mówić dalej wyraźnie. Tam mamy różne kanały na różne tematy, bardziej fantastyczne, mniej fantastyczne, na omawianie odcinków, co Wam się podobało, o co jeszcze chcielibyście zobaczyć i tak dalej. Mnóstwo fajnych osób, z którymi można sobie porozmawiać. Także koniecznie wpadajcie i nic się nie martwcie, się, jeśli nigdy nie korzystaliście z Discorda. Naprawdę szybko można się tam zorientować i zawsze można zapytać o pomoc i ktoś Was wprowadzi, jeśli będziecie tego potrzebować. Także zapraszam. Chyba to były już wszystkie istotne informacje, którymi chciałam się z wami podzielić, więc do zobaczenia w następnym odcinku. W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Bańcera, Kuby, Rałko Fenera, Joanny Bielińskiej, Darka Toperza Szymańskiego z podcastu Kuchenne Rozmowy, Marka Olszewskiego i Aragonte. Dziękuję Wam. Jesteście naprawdę fantastyczni.